Przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Poczewo. Pan sekretarz, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, mieliśmy już okazję ten temat rozmawiać na posiedzeniu wspólnych komisji. Były tam porównane i stawki z poprzedniego roku i te, które mają wejść w życie od roku 2016. Tutaj myślę, że to zostało dosyć dogłębnie omówione i przeanalizowane na tym spotkaniu. Ja tylko ze swojej strony powiem tutaj, co mam od działu księgowego, jakie informacje. Szykują się duże zmiany w podatkach. Może być nawet tak, że wójt nie będzie musiał podpisywać decyzji. Także kwoty na przykład do 5 zł, których mamy całkiem sporo na terenie naszej gminy, takie deklaracje nie będą wysyłane do podatników, a za taką deklaracją będzie od razu szła deklaracja o anulowanie tej kwoty, także to trochę dziwne, bo jednak się na tym traci, tak? Jak każda złotówka się liczy i tutaj te 5-złotowe kwoty, to wydaje mi się, że jak tam jest kilkudziesięciu czy podatników, to zawsze jakieś pieniądze z tego jest. Kwoty, które będą do 100 zł, nie będą już teraz rozbijane na podatek w czterech ratach, tylko będzie to jako jedna rata. Także, ale to wszystko czeka nas w przyszłym roku. Teraz w tej chwili 27 listopada, jak dobrze pamiętam, jeszcze będzie jedno szkolenie dla osób zajmujących się wysokością czy opracowaniem podatku. I tam naprawdę dowiemy się, jak to wszystko ma wyglądać, także no, szykują się pewne zmiany. Nie wiem, czy korzystne, czy niekorzystne. Myślę, że z tym podpisami to też nie był problem. Na zawsze było to, że jest to wiarygodne, bo jest pieczątka, jest podpis. Ale takie czasy. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych jeszcze ma uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Proszę czytać tę uchwałę. Uchwała Rady Gminy Poczewo z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Poczewo. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8, artykułu 40 ust. 1, artykułu 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykułu 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Określa się roczną wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Poczewo. Punkt 1. Odgrunt A. Związany z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków. 89 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni. B. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych. 458 groszy od 1 hektara powierzchni. C. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 40 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni, w tym grunty letniskowe rekreacyjne 47 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni. Punkt drugi od budynków lub ich części. A. Mieszkalne 73 grosze od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. B. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 21 zł 80 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. C. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10 zł 68 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. D. Związanych z udziałem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4 zł 65 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. E. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 7 zł 65 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej, w tym budynki gospodarcze 6 zł 5 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Punkt trzeci. Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie artykułu 4 ust. 1 punkt 3 ust. 3 do 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Paragraf drugi. Zwalnia się od podatku od nieruchomości. Punkt pierwszy. Budynki, budowle i grunty lub ich wydzielone części zajęte wyłącznie do prowadzenia działalności kulturalnej, sportowej,
ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem wykorzystywania do celu prowadzenia działalności gospodarczej. Punkt drugi. Budynki, budowle i grunty lub ich wydzielone części zajęte wyłącznie do prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków. Punkt trzeci. Budynki gospodarcze i inwentarskie wymienione w paragrafie 1 punkt 2 litera e pozostałe po przekazaniu gruntów rolnych na Skarb Państwa pod chwałę zaprzestania działalności rolniczej z wyjątkiem wykorzystywanych do celu prowadzenia działalności gospodarczej. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczewo. Paragraf czwarty. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Gminy Koczewo z dnia 27 października 2014 roku numer 58 łamane na 336 łamane na 14 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Koczewo. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Kto jest za przyjęciem uchwały? Teraz tak. Dziękuję. 14. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał, więc został uchwała jednego głosu. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie gminy Koczewo. Proszę pana radnego. Szanowni państwo, tutaj chodzi głównie o dostosowanie do wymogów ustawy treści samej uchwały. I tak naprawdę zmienia się pierwsza część w pierwszym paragrafie, że wprowadza się opłatę od posiadania psów od osób fizycznych. To jest wymóg, są to takie kosmetyczne zmiany, ale to przepisy tego wymagają i to musi być zrobione. Dziękuję. Opłata pozostaje bez zmian. Uchwała Rady Gminy Koczewo z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie gminy Koczewo. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 ust. 8, artykułu 40 ust. 1, artykułu 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykułu 47 paragraf 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa, artykuł 18a ust. 1, artykuł 19 ust. 1 litera b drugi ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych w ramach gminy. Uchwała co następuje. Paragraf 1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów od osób fizycznych. Paragraf 2. Uchwała roczna od posiadania psa na terenie gminy Koczewo wynosi 50 zł za każdego psa. Paragraf 3. Opłata płatna jest z góry bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku lub w terminie 14 dni od daty nabycia psa. Paragraf 4. Wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów zebrane z terenu sołectwa przeznacza się na jego cele statutowe. Paragraf 5. Zwalnia się z opłaty od posiadania jednego psa mieszkańców gminy, którzy nie wykorzystają ze zwolnień ustawowych dotyczących niniejszej opłaty. Zwolnienie dotyczy jednego gospodarstwa domowego. Paragraf 6. Opłata od posiadania psów pobierana jest w drodze indywidualnej opłaty dokonywanej bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy oraz w drodze inkasa. Paragraf 7. Punkt 1. Na inkasentów opłaty od posiadania psów wyznacza się sołtysów sołectw gminy Koczewo. Punkt drugi. Kaseci wpłacają na konto Urzędu Gminy Koczewo kwotę pobraną opłatą od posiadania psów w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu pobraną opłatę. Punkt trzeci. Ustala się wynagrodzenie prowizyjne za inkasę w wysokości 10% pobranej kwoty opłaty od posiadania psów płatnej po przedłożeniu rozliczenia. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczewo. Paragraf 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Gminy Koczewo z dnia 30 października 2007 roku nr 10 łamane na 90 łamane na 2007 w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na terenie gminy Koczewo. Paragraf 10. Uchwała wchodzi w życie z dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Dziękuję. Dziękuję za przyjęcie uchwały. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przepraszam, 12, nie wstrzymująca. Przepraszam, 12,
Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Potrzeby. Szanowni Państwo, tak samo jak w poprzedniej uchwale, to też paragraf pierwszy przede wszystkim wprowadza się opłatę targową od, czyli ten zapis był najważniejszy, czyli jest zmiana paragraf drugi w punkcie pierwszym za sprzedaż przyczepy bezpełnicznej i tak dalej. Przedtem było 27, uchwaliliśmy to do 30 i za sprzedaż niewymienną ze stołu namiotu stojaku z ręki. I tutaj była opcja przedtem 23 kwota, w tej chwili jest 25. I to wszystko. Dziękuję. Teraz dyskusja. Pan Krzysztof Wasiński, proszę. Wydaje się, że tutaj jest spora zmiana w stosunku do uchwały poprzedniej. Przede wszystkim tak, chciałbym zapytać autorów projektu o to, jaka jest definicja targowiska, bo tutaj zapisano, że sprzedaż może odbywać się wyłącznie targowiska, z tego wynika, z tej uchwały. Co to jest targowisko? To wydaje się, że definicja targowiska jest określona w ustawie. I to nie znaczy na przykład tego, że można sprzedawać w miejscu dowolnym, prowadzić sprzedaż w miejscu dowolnym, na przykład na ulicy, na jakimś placu, to na targowisku, które jest miejscem ściśle do tego celu wyznaczonym. Jeśli chodzi o samo targowisko, tak. Gmina Potrzeba takiego miejsca nie posiada, ale jeśli chodzi o sprzedaż z przyczepy gastronomicznej lub pozostałych tych, jest taka możliwość i to musi się dana osoba zgłosić do Urzędu Gminy i zostaje opłaca to i ma taką możliwość, żeby dokonać tej sprzedaży oczywiście w miejscu bezpiecznym, tak? Bo nie może zostać w każdym miejscu, na każdym rogu, tak powiem. Ze strony. Wiesz, proszę, moim zdaniem jednak nie wynika z tego treści tej uchwały, ponieważ jest tak, paragraf drugi napisany tak. Wysokość stanowi dziennych uchwały targowych za wykonywanie sprzedaży na targowiskach i potem są punkty za sprzedaż przyczepy, ale na targowiskach ciągle. Punkt drugi za sprzedaż jest wymieniony, ale na targowiskach, bo paragraf drugi dotyczy wyłącznie targowisk. Jak tutaj pan Robert powiedział, targowisk w terenie nie mamy, w związku z tym nie wiem, czy w ogóle jest sens podejmowania takiej uchwały. To znaczy do tej pory żeśmy podejmowali chyba formę takiej uchwały, natomiast sprzedaż była, pamiętam, w Stasinie była w Stilo gdzieś tam, na jakiejś posesji lub na drodze, bo pamiętam, że pobierano tą opłatę. W Stasinie, gdzie jest teraz parking tutaj przed tym placem takim tym betonowym, może tutaj dodać w innych miejscach, skoro nie mamy takich. Proszę bardzo. Znaczy jeśli jest taka możliwość tutaj, pozwólcie Państwo, też skonsultujemy z panią Anią, która przygotowała tą uchwałę. Jeśli możemy, to na chwilę oddalić i powrócić do tej uchwały. Ale myślę, że tutaj jednak to jest inny. Znaczy, no, na pewno jest to określone w ustawie, tak? Panie, bo to poparcie ustawy przygotowała. To nie jest tak, że będzie się zmienić sama z siebie. Także. To co pani Anią poprosimy, czy. Proszę o ciszę. Tak samo jak w poprzednich uchwałach wprowadza się opłatę miejscową, to jest ta zmiana. Stawka jest bez zmian. Jedynie jest ta zmiana, że jest od pierwszego dnia pobytu. To jest to. No i że w punkcie trzecim, paragraf 3, w kasecie wpłacają na konto budżetu gminy Potrzeba kwotę pobraną opłaty miejscowej w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę. Mogę pan wójt jeszcze, proszę. Proszę Państwa, jak wiecie, ta uchwała kiedyś była symboliczna, a teraz dzięki współpracy, szczególnie z sołectwem budżetowo Pochalino, stała się prawdziwa. W tym roku w ogóle pobiliśmy rekord. Myślę, że dzięki wszystkim, chociaż budżetowo Pochalino, jeżeli chodzi o uporządkować, gdzie jest miejsce. Na dzisiaj mamy 90 tysięcy zebranych złotych. Jeszcze 17 kwitariuszy, ale to co najważniejsze, to prośba do radnych i sołtysów,
ludzie prowadzą też działalność całoroczną, a zdają kwitariusze po sezonie. I to szczególnie Sasino robi, ale i w Słańszewie. Także prosiłbym, żebyście tutaj na tych ludzi, bo nie chodzi o to, żeby była walka, bo już widać, że, proszę, ciszę. Że ta uchwała, jak jest realizowana zgodnie, jest zaangażowana też rad sołeckich, bo tak jak w Ludwiatowie w Kopalinie, ile na dzisiaj macie? 70? Nie wiem. 72 tysięcy? 19 tysięcy jest chyba Kopalinko, ale nie było, tak, muszę się zgadzać. W każdym bądź razie 11 tysięcy z hakiem Sasino, ale jest tutaj Lubiatowo i Kopalino ma już znowu rekord, właściwie co roku rekord. Także zaraz koleżanka powie, ile razy Lubiatowo i Kopalino ma. Ja bym prosił. Kopalino 18776, a Lubiatowo 367. Prawie 60 tysięcy. Łącznie zebrane zostało w 2015 roku 90 934,70. No to Lubiatowo Kopalino ma prawie 60 tysięcy. Natomiast jeszcze 17 kwitariuszy, będzie stówa, założyłem się z sołtysem. Chyba ja bym jednak to wygrał, a on powiedział trochę bardziej optymistycznie. W każdym razie Sasino ma 11 skarpień, jest to prawie 100% wzrostu, ale prosiłbym, żeby Sasino jednak tam zidentyfikowało i żeby zaczęło więcej, bo te pieniądze i tak do was wracają. Także, ale tu moje gratulacje, szczególnie dla Rady Sołeckiej Kopalni. Dziękuję. Otwieram. Proszę Pani Teresa. Proszę o ciszę. Uchwała Rady Gminy Koczewo z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie opłaty miejscowej na terenie gminy Koczewo. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8, artykułu 40 ust. 1 i artykułu 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykułu 47 paragraf 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa, artykuł 17 ust. 1 punkt 1 i 2, artykuł 19 punkt 1 litera b punkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy Koczewo uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wprowadza się opłatę miejscową od osób fizycznych przebywających na obszarze gminy Koczewo w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach Biebrowo, Torkowo-Lęborskie, Koczewo, Ciekocino, Ciekocinko, Gościęcino, Jackowo, Pieszkowo, Kopalino, Lubiatowo, Lublewko, Osieki Lęborskie, Sasino, Słajszewo, Stadwienino, Zwartowo. Paragraf 2. Opłata miejscowa wynosi 50 zł dziennie za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Paragraf 3. Punkt 1.